Na tym filmie ze statystyki matematycznej pokażę Wam, jak należy poprawnie w Excelu przeprowadzić test zgodności chi kwadrat na porównanie z rozkładem równomiernym. Gdy mamy pewną wariant jakiejś cechy i on przyjmuje 6 wartości i wiemy, jak często on występuje, widzimy już, że nie jest to raczej rozkład równomierny, ale nie jesteśmy tego pewni, bo trzeba, powiedzmy, wykonać odpowiedni test, który z dużą pewnością nam powie, czy ten rozkład można uznać za równomierny, czy też nie. Jeżeli tutaj jakaś cecha posiada 6 wariantów o określonych liczebnościach i łącznie zbadano 228 wyników, można obliczyć tak zwane odsetki empiryczne. To są zwykłe odsetki, czyli dana wartość NI jest dzielona przez sumę wszystkich wartości i tak każdy z tych wyników ma policzony odsetek. To są tak zwane odsetki rzeczywiste. Zgodnie z rozkładem równomiernym, w teorii, według naszego założenia, odsetek teoretyczny za każdym razem powinien wynosić 1 przez 6, bo w rozkładzie równomiernym każdy z wariantów, który bierzemy pod uwagę, musi mieć tą samą częstość występowania, czy też względną, czy w jednostce. I tu 1/6, bo mamy 6 wariantów, wynosi to 16,667 za każdym razem. I te odsetki rzeczywiste z tymi teoretycznymi w jaki sposób się różnią, a czy istotnie, zaraz zobaczymy. Jeżeli teoretycznie każdy z wariantów musi mieć odsetek 1/6, to każda liczebność musi też wynosić odsetek razy łącznie 228 zbadanych jednostek, czyli za każdym razem teoretyczna liczebność powinna wynosić 38. Tu są teoretyczne, tu są empiryczne, a to wszystko jest nam potrzebne, żeby obliczyć statystykę chi kwadrat. Ona mówi o tym, jak wartość rzeczywista różni się od teoretycznej. Różnice podniesione do kwadratu dzielimy jeszcze raz przez wartość teoretyczną i na końcu wykonujemy sumę dla wszystkich wariantów. Czyli tu są wartości rzeczywiste, teoretyczne i to służy nam do obliczenia chi kwadrat. Na początek liczymy to, co jest tutaj w środku tego ułamka, w samym liczniku. Różnica między wartością empiryczną a teoretyczną. Czyli pierwszy element, który liczymy, to różnica NI minus NI z daszkiem. Będzie to, powiedzmy, wartość w liczniku i tą wartość musimy w tym momencie wykonać to samo obliczenie dla każdej z wartości w wariantach. Potem każdą z tych różnic podnosimy do kwadratu, tak jak tu widać, do kwadratu, czyli każda wartość jest podniesiona do kwadratu i zapisana tutaj po prawej stronie. I przed sumowaniem widzimy, że każdą z tych różnic podniesioną do kwadratu trzeba będzie podzielić przez jeszcze raz wyliczoną wartość teoretyczną. Czyli każda z tych wartości do kwadratu podzielona teraz zostanie przez wartość teoretyczną. I tu mamy zapisane wyniki. Nasza statystyka chi kwadrat równa się sumie takich właśnie przemnożeń. A więc my w tym momencie musimy wyznaczyć sumę. Ten wynik już stanowi wartość statystyki chi kwadrat. Nic więcej nie potrzebujemy. I teraz można zapisać już poprawnie cały test. W każdym teście statystycznym mamy zawsze dwie hipotezy. Hipoteza zerowa, która w naszym teście zgodności chi kwadrat na zgodność z rozkładem równomiernym mówi, że jakiś rozkład empiryczny jest zgodny z rozkładem równomiernym. Można tak zapisać jak tutaj w wersji skróconej. A w hipotezie alternatywnej zaprzeczamy hipotezie zerowej. Czyli jak tu mówimy, że rozkład jest równomierny, to tu zapisujemy, że dany rozkład empiryczny jest niezgodny z rozkładem równomiernym i żeby zweryfikować, która z tych hipotez, czy zerowa, czy alternatywna jest tutaj bardziej poprawna, wyznaczyliśmy przed chwilą sobie statystykę chi kwadrat. U nas wynosi 8,263 i ten wynik będziemy musieli porównać do wartości krytycznej chi kwadrat. Ona została tutaj wyznaczona po prawej stronie. I statystyka chi kwadrat
W tym teście zgodności na rozkład równomierny zależy od poziomu istotności alfa, od tego, ile parametrów rozkładu potrzebowaliśmy, żeby wyznaczyć wartości teoretyczne i od tego, ile było wariantów branych pod uwagę, czyli u nas to było 6. I teraz tak, test można wykonać przy poziomie 1, 5, 10% na różnym poziomie. Od nas to będzie zależało lub od treści polecenia. Ja przyjęłam tutaj poziom istotności 0,05, czyli taką wartość standardową. My w tym momencie nie potrzebowaliśmy szacować żadnego z tych parametrów dodatkowych, czyli średniej, odchylenia i tak dalej, żeby zapisać te wartości teoretyczne. Dlatego tutaj R, u mnie symbol, liczba tych szacowanych parametrów jest zerowa. No a liczba przedziałów klasowych lub wariantów u nas jest przyjęta za 6, bo tych wyników, które bierzemy pod uwagę, takich wierszy w naszej tabelce do liczenia chi kwadrat było 6. I dlatego tutaj wartość krytyczna chi kwadrat jest liczona jako, zobaczmy jeszcze raz, pierwszy element to prawdopodobieństwo, my sobie wpisujemy, że to jest to nasze 5%. Drugi element po średniku to są stopnie swobody. Stopnie swobody zawsze liczymy jako k, minus r i minus 1. Minus 1 jest zawsze, a k to jest liczba tych naszych wariantów, r to jest liczba parametrów, które szacowaliśmy dla policzenia wartości teoretycznych, więc w naszym przypadku jest to wartość krytyczna przy poziomie istotności 0,05 i przy stopniach swobody 5, bo to jest 6, minus 0 i minus 1. I przy tym poziomie istotności krytyczna wynosi 11,07 i tą krytyczną tutaj sobie ja przepisałam po to, żeby porównać do statystyki testu. U nas statystyka testu, czyli chi kwadrat, jest mniejsza od znalezionej w tablicach krytycznej, czy w tablicach, czy znalezionej w Excelu. I w tym momencie powiemy, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, a ona mówiła, że rozkład jest równomierny. Jeśli jednak nasza statystyka testu byłaby wyższa od krytycznej, to powiemy, że nie ma, istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej, czyli interpretujemy hipotezę alternatywną, która mówi o tym, że rozkład jest inny niż równomierny.